O hej, nie wiem czy wiecie, ale mamy nowe tło w TV Grę. Możemy teraz zmieniać kolory. Zresztą pokażę wam tylko, gdzie jest pilot. Zostańmy przy szarym. Najfajniejsze i tak. Słyszeliście o takiej grze jak Red Dead Redemption 2? Muszę powiedzieć, że dla mnie ta gra jest jednym z najdziwniejszych i najbardziej zaskakujących doświadczeń growych w 2018 roku. Tak jak Assassin's Creed otwiera się na otwartość i wielkie światy, tak Red Dead Redemption 2 stał się jak Kingdom Come? No bo patrzcie, to jest gra pierwszoosobowa, w której wsiadam na konia, jadę niespiesznie drogą do miasteczka, no i idę do tawerny czegoś się napić i coś sobie zjeść. Red Dead Redemption 2 to Kingdom Come na dzikim zachodzie. W Red Dead Redemption 2 oczywiście można grać tak jak w typową grę Rockstara, jak w grę akcji, ale można też przy tym robić mnóstwo innych rzeczy. To, co jest natomiast dla mnie ważne, to że obok tych wszystkich małych detali, z których Rockstar zawsze słynął, firma pokusiła się także o stworzenie bardziej realistycznych, szerszych systemów, które nie tylko są ciekawostką, jaką zauważymy za którymś tam razem, ale także są elementarną częścią typowej rozgrywki. Mamy tutaj więc takie rzeczy jak zmęczenie, jak konieczność posilania się. Możemy zostać ukąszeni przez węża. Poza tym w tej grze można zbierać zioła. Można te zioła gotować przy ognisku, można polować na zwierzęta przy pomocy zaskakująco rozbudowanego systemu tropienia. Są też takie elementy jak to, że nasza postać, koń, a także broń się brudzą. Z jednej strony pewnie wynika to z tego, że Rockstar chciał pochwalić się systemem błota, który w tej grze jest jakiś niewyobrażalny wręcz, ale z drugiej są to elementy, które dodają jakiegoś realizmu. Interakcje z mieszkańcami tego świata, które w grach Rockstara zawsze były bardzo płaskie, są bardziej rozbudowane, no bo możemy chociażby odezwać się do postaci, możemy wyminąć kogoś na drodze i w przyjazny sposób się przywitać, albo właśnie zagrozić takiej osoby, co zresztą ma też kolosalne znaczenie wobec tego, jak funkcjonujemy w tym świecie na tle prawa. RDR 2 ma zdecydowanie najbardziej rozbudowany system przestępstw, grzywn i tego typu rzeczy ze wszystkich gier Rockstara. Jest system świadków. Jeżeli zostaniemy zobaczeni i rozpoznani, to wtedy będą wiedzieli, jak wyglądamy i będą nas ścigali od razu, a sama grzywna, jaką dostajemy, jest przypisana do stanu, więc możemy uciec z danej okolicy, udać się w inne miejsce, ale też musimy pamiętać o tym, że jeżeli nagroda za naszą głowę będzie wystarczająco wysoka, to zainteresują się nami łowcy nagród, którzy pojawiają się w jakichś tam losowych miejscach i próbują nas wytropić. I oczywiście wszystkie te pomniejsze rzeczy brzmią jak straszne obciążenie. Rockstar oczywiście miał świadomość tego, że robi grę mainstreamową, więc starał się to zniwelować na różne sposoby i to są albo takie szerokie tematy, jak na przykład to, że po śmierci raczej nie tracimy zbyt wiele i możemy się po prostu zrespawnować, kontynuować przygodę. Te wszystkie elementy, jak na przykład to, że broń się brudzi, to, że nasza postać jest głodna, są zrobione w bardzo lekki sposób. Tak naprawdę nie trzeba poświęcać im bardzo dużo czasu, czasami można je wręcz zignorować. Co jest jednak istotniejsze, to to, że te wszystkie elementy są wpisane w świat, który stara się być bardziej symulacyjny niż inne gry Rockstara robiły to do tej pory. Rockstar nie idzie w taką pełnię tego jak Kingdom Come. Tam postacie rzeczywiście wstawały rano, szły do pracy, szły gdzieś tam, potem wracały spać, ale i tak więcej elementów działa w taki sensowny, logiczny i prawdziwy sposób. Klasycznym przykładem jest to, że kiedy popełnimy jakieś przestępstwo, to na miejsce przyjeżdża lokalny szeryf czy jakiś tam stróż prawa, no i zaczynają oględziny miejsca. Zbierają zwłoki, ładują te zwłoki na konia. Mnie imponują nawet mniejsze elementy jak to, że kiedy popełnimy jakieś mniejsze przestępstwo na obrzeżach miasta, to ta postać, która to zauważy, biegnie prosto do szeryfa i ten szeryf rzeczywiście gdzieś tam w tym mieście jest i on nie pojawia się gdzieś za krzakiem, tylko powoli, niespiesznie, z bronią w ręku wychodzi, idzie sobie na to miejsce, gdzie to przestępstwo się odbyło, sprawdza, co się dzieje. Jest chociażby to, jak postacie reagują na naszą obecność. W prawie każdej typowej grze, kiedy stoimy i gapimy się na jakąś postać, no to po prostu tkwimy w jakimś takim dziwnym zawieszeniu. W Red Dead Redemption 2 natomiast jest tak, że kiedy stoisz i gapisz się na gościa, to on zaczyna się gapić na ciebie i mówi: typie, co się gapisz? W naszym głównym obozie, kiedy patrzymy się na Dutcha, czyli szefa naszego gangu, to on ze złości na to, że zachowujemy się jak debil i stoimy po prostu 10 cm od jego twarzy i się na niego gapimy, wyrzuca cygaro i idzie sobie popatrzeć na krajobraz. Co ciekawe, te cygaro można sobie też podnieść. A także macie tutaj przy okazji niezawodny sposób na szybkie farmienie cygar w Red Dead Redemption 2. Lifehack prosto z dzikiego zachodu. Teraz tak myślę, czy w rzeczywistości też by to działało, że jak chcesz na przykład zapalić papierosa, to podchodzisz do człowieka, który pali papierosa i stajesz bardzo blisko, a on ze złości wyrzuca tego papierosa. Trzeba sprawdzić. Tak jak mówiłem, ta symulacja jest wykonana w rockstarowym stylu, a więc mimo wszystko na pewnym etapie się rozsypuje i kiedy na przykład będziemy śledzili takiego stróża prawa, który ładuje na konia zwłoki znalezione na miejscu przestępstwa, to okaże się, że on gdzieś po prostu podróżuje na drugi koniec świata, a później zaczyna jeździć w pętli. Skąd o tym wiem? Bo jechałem za nim przez 2 godziny. Być może w innych przypadkach gdzieś ten trup jest zawożony, ale wydaje mi się jednak, że tutaj jest ta granica symulacji. Wspomniany przypadek, że jak gapimy się na NPC-ów, to oni reagują na to, rozsypuje się też w momencie, kiedy na przykład NPC z jakiegoś powodu zacznie przed nami uciekać. Przestraszyłem raz właściciela stajni tym, że gapię się na niego w idiotyczny sposób i on w równie idiotyczny sposób zaczął biec przed siebie i po prostu bieg i bieg i bieg. Nawet próbowałem mu pomóc przy pomocy lassa, ale był bardzo oporny.
Rockstar bardzo spowolnił tę grę. Tempo tej gry jest zupełnie inne niż w każdej innej produkcji, nawet w porównaniu do pierwszego Red Dead Redemption. Mam wrażenie, że tutaj jest po prostu festiwal powolności i takiej próby wymuszenia na graczu czucia i cieszenia się daną chwilą. I muszę przyznać, że to działa, głównie ze względu na te technikalia, jakie stoją za tą grą. Efekty atmosferyczne, oświetlenie i często sama muzyka robi tutaj już robotę. Co ciekawe, gra zachęca przy okazji do stosowania takiego trybu filmowego. Jeżeli przytrzymamy przycisk podczas podróży, to gra będzie prezentowała nam ciekawe ujęcia, przysłowiową przejażdżkę po bułki. Można obejrzeć w trybie filmowym z pięknych ujęć i gra wszystko za nas zrobi. My możemy tylko delektować się przejażdżką. Najbardziej kontrowersyjną dla mnie rzeczą w tej całej powolności Red Deada jest natomiast to, że postać porusza się z bardzo dużą bezwładnością i bardzo dużą powolnością. Wszystkie małe rzeczy mają tutaj swoją animację. Podnoszenie przedmiotów, nie wiem, obracanie się, to wszystko jest bardzo, bardzo powolne, stopniowe i w tym gra przypomina też Kingdom Come, który, jak pamiętamy, w tym temacie był bezwzględny. Jeśli miałbym to wszystko połączyć w całość, powiedziałbym, że w Red Dead Redemption 2 gram zupełnie inaczej niż w jakąkolwiek inną grę Rockstara z tego głównego nurtu gier z otwartym światem. Bardziej czuję się, jakbym grał w Kingdom Come. Gram w trybie pierwszoosobowym, mam wyłączone wszystkie opcje pomocy przy strzelaniu i to wszystko sprawia, że nie czuję się, jakbym grał w grę akcji z otwartym światem, ale bardziej w jakiegoś sandboxowego RPGa, nie polegającego tyle na wbijaniu statystyk, bo co ciekawe, te tutaj są. Ta RPGowość polega bardziej na wczuwaniu się w postać poprzez właśnie małe interakcje z innymi ludźmi, poprzez to, że można angażować się w mnóstwo pomniejszych rzeczy. Możemy też być takim kowbojem, który stara się być samowystarczalny, na przykład, nie wiem, żyje w lesie i poluje i piecze jedzenie i potem, nie wiem, eksploruje jakąś okolicę, łowi ryby czy sprzedaje skóry. Jest tutaj mnóstwo takich alternatywnych zajęć, które nie są takim sztucznym tworem jak w GTA, gdzie na przykład wsiadłeś do taksówki i jesteś taksówkarzem. Tutaj rzeczywiście możemy wieść życie prostego człowieka, który stroni od ludzi i, nie wiem, po prostu podróżuje sobie po świecie i to jest dziwne. Tak więc jest to ultimatywne doświadczenie polegające na zabawie w kowboja w świecie, który stara się w interaktywny sposób traktować gracza rzeczywiście. Tak więc jeżeli będziemy zachowywać się głupio, to będziemy traktowani jak idiota i będziemy musieli borykać się z szeryfem, który ciągle będzie nas nękał. Jeżeli wczujemy się w tego kowboja i będziemy starali się odtwarzać tą postać, to jedynym potknięciem może okazać się system fizyki czy tam ragdoli, który... Podsumowując, Red Dead Redemption 2 oczywiście w dalszym ciągu jest grą Rockstara, w dalszym ciągu można grać w to w zupełnie szalony sposób. Mimo tego to jest pierwsza gra Rockstara, którą można by określić czymś w stylu quasi-immersive sima, gry, która stara się zbudować świat reagujący na obecność gracza w sposób naturalny, realistyczny i logiczny, w większym stopniu niż tylko na zasadzie takiej zupki chińskiej w 5 minut, jak to miało miejsce w GTA, gdzie po prostu postać się obraca, potrzebujemy samochodów tam nadjeżdżających. Pusz. Gotowe. Czy to przeniesie się na kolejne odsłony GTA? Byłoby to dziwne, ale kto wie, może w następnej odsłonie nie będziemy jechać na misję półtorej minuty, tylko na przykład urządzimy sobie 45-minutowy spacer centrum miasta. Jest jeszcze jedna gra, którą Red Dead Redemption 2 mi przypomina. Jeżdżenie konno, prowadzenie powozu, czesanie konia. Tak. Fable The Journey, czyli nieudana próba Petera Molyneux na ujarzmienie Kinecta. Ja to musiałem recenzować na gry online. Zachęcam was do mojej recenzji Fable The Journey sprzed miliona lat. Tak naprawdę to zachęcam was do naszych innych materiałów. Tamtej recenzji nie czytajcie lepiej, bo lepiej o pewnych rzeczach nie pamiętać.